Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Boluzia, ja witam was w kolejnym odcinku z powrotu do przeszłości, czyli The Landwirtschaft Simulator 2011 i ta seria wam się nadal podoba, więc nadal nagrywamy. Dzisiaj niestety jesteśmy sami, ale co z tego, mamy dzisiaj troszeczkę pracy do zrobienia, więc się bierzemy od razu za robotę i żeby nie było nudno, postanowiłem, że będą dwie prace. Także mianowicie zaczynamy sobie od wapna, ponieważ chciałem przetestować tego RCW, bo jak pamiętam czasy 11, może wy pamiętacie, były bardzo fajne animacje pozostawania wapna na polu, tak jakby powiem, wiecie, ten kurz, to wszystko, które z wapna się wydobywa, więc chcę to przetestować, dlatego też będzie to dość szybkie, nie wiem, myślę, że w 5 minut się wyrobimy, a później bierzemy tego naszego ciężkiego Ursusa i ruszamy z tym oto takim a la Gruberem, bo to jest Gruber, tylko taki dość, wiecie, cięższy. Powiem wam, że nie pogardziłbym takim troszkę mniejszym do 60, jakby był, ale bez zbędnego gadania zasiadamy sobie w ciągniczek i będziemy zaraz odpalać i lecieć. Mam nadzieję, że dźwięki dzisiejszej gry będą dobre. Dobra, 60 załapała nam za pierwszym razem, więc nie ma co. Ostatni, ale tu lata nam ten prędkościomierz. Od razu trójkę zarzucił. O, jedynka. Jedyneczkę zarzucimy, żeby tu spokojnie sobie z farmy wyjechać. I polecimy sobie prawdopodobnie na lewo. Na to takie pole tutaj, które mamy, było koszone chyba nawet w pierwszym odcinku, z tego co się mylę. Dobra, trójeczkę możemy sobie wrzucić i ciśniemy na pole. Ostatnie odcinki bardzo nam się spodobało, najbardziej odcinek z obornika, dlatego też myślę, że i dzisiejszy odcinek nie będzie o wiele, wiele gorszy. Dobra, na spokojnie sobie zjedziemy, bo wiecie jak to w 11 było, że te ciągniki potrafiły nam nieźle do góry podskoczyć. I zaraz wam pokażę, o co mi chodziło i mam nadzieję, że to RCW posiada to, bo pamiętam z tamtych czasów, jak to wszystko wyglądało. I czekajcie, 3, 2, 1, Saska Kempa. Tu nie wbija się na sępa wapno, nie no, kozacko to wygląda. I czemu nie ma takiego czegoś w 15? Mi powyszło ostatnie jakieś RCW. Muszę pogadać z Ericssonem, bo może Ericsson by właśnie nam przerobił. Myślę, że szybciej nie ma co też jeździć jakoś z tym naszym, że tak powiem, RCW. Kurde, no super się to roznosi. W 15 też by to bardzo fajnie wyglądało. Dobra, możemy trochę zmniejszyć sobie tempomacik, wejdźmy do środka. No nie pogadasz, nie pogadasz. Jak widzicie, dzisiaj tak dość pochmurnie w moim pokoju. Światła porozpalałem wszystkie, no pogoda nagle szybko się zmieniła. I z 25 stopni spadł na 12. Zanosi się, zanosi wam, powiem się, chyba pierwszy raz tak od miesiąca się zanosi. Mam nadzieję, że dzisiaj wreszcie coś popada, bo jak nie, to będziemy ogólnie próbować z tatą opony właśnie, zamówiłem sobie oponki do 60. Myślę, że w ciągu 3 dni, tata znaczy zamówił, w ciągu 3 dni powinny być. Miałem tam do wyboru 4, już wam nie powiem, bo te nazwy po prostu jakieś z kosmosu, na my, na cy, na a. Aliansy, Mefedron, Matron, Metron. Mam tu, patrzcie, czekajcie, mam zeszycik, mam zapisane, może ktoś mi doradzi, może wy jakieś takie macie. Czekajcie, tylko tutaj objadę sobie to do wapna i wam zaraz to przeczytam. Ale krzychu mi tu poszedł bokiem gdzieś. Czemu mi ja nie mogę tego otworzyć? Dobra, tu już było wysypane wapno, to tu też dojadę. A, nawet mamy animację wapna na glebie, nam się pojawia. Dobra, troszeczkę możemy przyspieszyć. Da żadę czy nie da żadę? 6 na godzinę trochę słabo, byśmy mogli trochę szybciej pojeździć, bo to wapno niedługo nam ubędzie, a my niestety tego nie rozrzucimy. To zaraz wam przeczytam, jak będę sobie jako gdzieś na chwilę mógł stanąć, bo muszę tu ten zeszycik otworzyć. O nie! Poranna mgiełka jesienna. I zaraz wam wszystko tak to powiem, co i jak. Także oponki powinny być, no bo chcemy jednak wjechać. Chcemy jednak wjechać, bo chcemy jednak trochę przężyta zasiać. Mamy tam jakąś fajną odmianę z centrali kupioną. Będziemy znaczy kupować, bo znaleźliśmy jakąś bardzo fajną odmianę. Chcieliśmy no po prostu zimowe, bo wiecie jak to jest zimowe, no nigdy wiosenne tyle nie odda co zimowe. I będziemy próbować, taki hektar mamy przed domem. Ten co pamiętacie, to były nawet vlogi na nim. Dlatego też chcemy tutaj spróbować, czy w ogóle urka pójdzie, także myślę, że jakiś vlog fajny by się pojawił z naszej ciężkiej orki, bo na pewno będzie ciężka. No i później wiadomo, jakiś agregacik może siewu, także postaram się, żeby był jakiś jeden vlog chociaż na szybkiego, bo później to wiecie sobie na spokojnie zrobimy, jakie kuboty będzie i wszystko. Także najbliższe plany tak wyglądają, no jakby dzisiaj popadało, to bym był mega uradowany, ponieważ może by się coś tam, coś udało zrobić, bo z tej ziemi to się tylko piach zrobił, nic
Nic więcej. No i tak jak myślałem, patrzcie, tam mi zostanie 9% tylko. O, dlatego chciałem wjeżdżać powoli na tą naszą asfaltówkę. Kurwa, mgła to długo, aż u Mariana będzie na drugi dzień. Dobra, spadamy sobie na szybkiego. Ja powiem wam, wapno rozsiewałem, akurat było wilgotne. I aż tak naprawdę się nie kurzyło. Ale ta 60-ka tam, o Jezu, słychać, to jest tego tunika, jak to idzie, bo nam jeszcze wypada to wszystko w ten... W kabinę. Mamy szybę, dach otwarty. Dobra, postawimy sobie to na spokojnie, już wam czytam, jakie mam te rodzaje oponek. Mam nadzieję, że się rozczytam. Dobra. Moment, moment, moment. Easy, easy, easy. A, tu jest to wszystko, dobra. Mamy tak. Ma... Halt Hot albo Malt Hot, nie wiem, jakoś tak. Aliansy są, jeszcze Kultor jest i Mitas. I wybraliśmy chyba te aliansy, bo z tego co patrzyliśmy, takie dość w miarę oponki są. Mam nadzieję, że będą służyć, bo już naprawdę w 60 to opony łyse. Ostatnio mówię, nie nagrałem takiego zajebistego vloga, byśmy mieli z wyłożenia obornika. Mówię, a kurde, już się nie opłaca, bo tylko na pole, a... No laczka spaliła, powiem wam, bo jak załapała troszeczkę tam gruzu na tym... na asfalt jak wyjeżdżaliśmy, a jednak troszeczkę tego obornika na tych przyczepach było, no to powiem wam, że troszeczkę przykręciła kołami, no i się działo, ale no mówię, te opony już są łyse i ten sezon już by na pewno nie pochodziły. Tym bardziej, że jedna jest zetorowska, druga jest typowo 30, czyli ta tam wiecie 14x9x28. Dlatego też mówię, trzeba to jak najszybciej wymienić, żeby to wszystko równiutkie było. No a my zaraz zobaczymy, jak tu na Ursusik się spisze z tym oto gruberkiem. To jest Michaela, jak nie zapomnę, Michał bardzo dużo modów robił do właśnie serii. Czekajcie, ale szybko poszedł mój. No myślę, że tak będziemy jechać. No animacje jak na tamte czasy są ok, bo nie ma co narzekać. W 15 przecież dopiero jakie animacje się pojawiły. Także nie jest tragicznie. Jest dobrze, jest dobrze. Myślę, że tak, właśnie, dzisiaj mieliście tartak. Ja dzisiejszy odcinek ten teraz nagrywam o godzince, nie wiem, która jest, 13:30 gdzieś, bo akurat Dawid pojechał po córkę do szkoły. Chłopaki tam ładnie farminga zaczęli nagrywać sobie i grać, także zapraszam do chłopaków, jeżeli będziecie chcieli sobie zobaczyć prawdziwych Januszy farmingowych. Ogólnie tak, zapraszam do Brączusia, bo u Brączusia jutro, bo dzisiaj niestety nic nie udało nam się nagrać, jutro Polska wiezi odcinek Kiszonka, czyli ten nasz taki fajny w trójkę. Mam nadzieję, że też gruba akcja będzie się działa. Następnie zapraszam do Adasia, bo chyba Farm Expert powinien się pojawić, no i coś z FIFA na pewno. Na pewno też na dniach pojawi się Bolusiowo nasze. Zapraszam do Tanasa, bo u Tanasa będzie teraz czeska na dniach. Myślę, że też mamy jeszcze zamiar Need for Speeda nagrać. No i do Ericksona, bo 9 ostatnio nagrywaliśmy. Także ktoś jak sobie chce powspominać właśnie wszystkie czasy. Ja tu zacząłem właśnie od 8. Później mam trochę też 11. Jak sami widzicie, no to Arek postanowił wziąć się za 9. Także ktoś jeśli chce sobie pooglądać, zapraszam do Arka na kanał. No i do Jareckiego i do Dawidka, do Greena, bo coś tam na pewno będzie się pojawić, bo Dawidek widzę ostry rolnik, zaczął się z niego robić. Także troszeczkę sobie tam pomajaczy na pewno tego farminga, trochę chłopakom poszłem dać modów, modyfikacji takich wiecie, na szybkie bieganie, na mody, żeby mieli to już ogarnięte. No i powiem wam, że jak na pierwszy raz co niektórych, to naprawdę dają sobie świetnie radę. Akurat czasami można się naprawdę pośmiać, także polecam. No i co, my ogólnie tak, dzisiaj wyszedł tartak, no tartak naprawdę mega odcinek, dawno takiego odcinka, no tartak chyba najlepszy wyszedł, nie wiem, tam będzie 5 albo 6 odcinek z tej serii. To naprawdę polecam wam, kto jeszcze dzisiaj nie oglądał, wejdź sobie, bo odcinek wyszedł około 15, wejdź sobie obejrzeć, tam 24 minutki aż wyszły, także dość sporo. I jutro prawdopodobnie poleci single z naszego od Bizona do Lexiona. Co tam jeszcze ciekawego może polecieć jako druga gra? No jeszcze nie wiem, czy jutro będzie już FIFA, bo dzisiaj SMS-a właśnie dostałem, że FIFA jest już w drodze do mojego sklepu, czyli do Media Expert, bo zamawiałem sobie. Niby jutro prawdopodobnie powinna być, ale może dzisiaj jak dostanę SMS-a, to jeszcze podjadę, żeby już mieć zainstalowaną i jutro po prostu ruszyć z buta z tą serią. Bo jak wiecie, no teraz troszeczkę będzie się działo z FIFA. Mam nadzieję, że przyjdą nowi widzowie, bo jest kilku widzów, którzy oglądają tą FIFA, ale przyjdą też nowi widzowie od FIFA, ponieważ będzie tej FIFA dużo na kanale, to już mogę uprzedzić. Tą grę Huntera będzie, ale to już sobie opowiem, zrobimy tam jakiś próg łapek, no bo mówię,
Jak wy chcecie to oglądać, no to wy wtedy musicie łapkować, bo ja tą serię najlepiej to bym chciał sobie nagrać poza wizją, ale mówię, no jeśli będziecie tylko taką chcieli, to sobie oczywiście zrobimy, także jeden odcinek jakiś tam poglądowy powinien się na dniach pojawić, no i Ultimate'a będziemy cisnąć co niemiara, no i raz w tygodniu, czy tam dwa razy w tygodniu, zależy jak Borussia będzie rozgrywała swoje mecze, to wtedy my też będziemy sobie rozgrywać równolegle te same meczyki w FIFA i zobaczymy jak to będzie wszystko obrazować. No tak, mod chwastów, kurczę. Jakby nie było, jest bardzo miło, o tej porze każdy sobie pogruberować może. I na następne dnie, no kurczę, w piątek mam wieczór kawalerski, bo się przełożyło niestety ostatnio nam. I na piątek i na sobotę muszę coś dla was ponagrywać, żeby było na wieczór i na sobotę rano. Bo nie wiem jak to później ze mną będzie w stanie to cokolwiek nagrać i cokolwiek zrobić. Dlatego też właśnie speeding mi się przypomniał. Prawdopodobnie jutro poleci farming, czyli single, i poleci jeszcze, nie wiem, work in progress, bo speeding mam, nie będę robił, zrobię work in progress, żeby wam przedstawić jaką wizję widzę na tą moją mapę, którą robię, nie wiem jeszcze, którą wam wybiorę, prawdopodobnie nowoczesną, albo nie, wybiorę wam tą polską, bo tej polskiej to jeszcze chyba nikt nie widział nawet. To wybiorę wam tą polską, pokażę wam jaki mam tam zamysł, co mam porobione już, czego jeszcze brakuje, ile jeszcze pracy zostało. A w następnym tygodniu, czy jakoś tak, zrobimy sobie wtedy z nowoczesnej wsi i zobaczymy, czy jest w ogóle sens ruszać jeszcze tą mapę. Choć tam by naprawdę po takim długim czasie, ja już mam nowe wizje na to wszystko. Nie wiem, czy to by byłkolwiek sens, no ale mówię, to jeżeli ktoś będzie chciał sobie posłuchać, to ja już was bardzo serdecznie zapraszam na łodcineczki właśnie z Work in Progress, które w tym tygodniu chociaż jeden się pojawi, później na pewno bolusiowo, czyli dzisiaj mamy środę już, czy wtorek? Nie, dzisiaj mamy już środę, już chciałem sprawdzać na telefonie, dzisiaj mamy już środę, także jutro mamy czwartek, czyli na czwartek poleci single i poleci ten working, a na piątek byście dostali bolusiowo i to by była prawdopodobnie kiszoneczka i do tego na jakaś gra by wreszcie musi polecieć, czyli na pewno poleci FIFA. Poleci wtedy FIFA, na weekend później będziecie mieli znowu pewnie jakąś polską wieś. Będziemy coś kminić, na pewno będziemy coś kminić, tak żeby wszystkie serie nie cierpiały. Brakuje mi na pewno jeszcze Need for Speeda i brakuje mi ATS-a, ale z ATS-em ciężko się zgrać, bo jak wiecie, zadać jest Stana, chcemy nagrać farminga, więc najwyżej będę albo proponował sobie singla dla was, albo poleci coś może, bo wiecie, jak Dawidek od rana siedzi, jest Jarecki też, to może od rana coś polecimy wtedy z ATS-em, żeby później jak chłopaki byli, to wtedy polecimy sobie farminga, więc na pewno będziemy coś sobie kminić, żeby było dobrze i będę chciał, żeby utrzymać te dwa filmiki dziennie. Może to troszkę się zmienić, jak przyjdzie troszkę prac polowych, niedługo, jeżeli przyjdą w ogóle, chyba że dopiero w październiku, no to wtedy wiecie, myślę, że jakiś vlog co drugi, trzeci dzień gdzieś, no i po jednym chociaż odcineczku dziennie powinno być, ale będę się starał, żeby były dwa, bo wiecie, wieczorem najwyżej się dłużej przysiedzi. Ogólnie tak, plany na następny odcinek. Odcinek następny chciałem zrobić, w końcu to 11, prasowanie w kostki i zbieranie widłami, bo no, troszkę by była lipa, gdybym nie wykorzystał, że tak powiem, tego patentu na nasze widły właśnie, co nam pozwalało w 11. Fakt, że nie powiem, widziałem gdzieś tam u Cynka chyba, że właśnie niedługo mają się pojawić widły do 15. Szkoda, że to pod koniec, no ale dla naszej polskiej wsi to bardzo dobrze, ponieważ no my będziemy jeszcze grali sporo na pewno tą serię, bo coś nie wierzę, że w 17 nagle będzie multum polskich modów. Dlatego też polska wieś na pewno będzie i wtedy widełki nam się super przydadzą, bo już i tak naprawdę mamy sporo takich bardzo ciekawych, tutaj w drzewo się wpierdoliłem, bardzo dużo ciekawych polskich modyfikacji, które nadają nam tego klimaciku, jaki mamy, nawet jak to ładowanie obornika ostatnio cyklopem. Także już jest jakiś progres mimo wszystko, no ale to mówię, zawsze najlepsze mody wychodzą na koniec, jak już wiecie, ludzie nie chcą na początku ich dać, a na koniec później dają je, żeby, bo i tak już nic z tego nie ma, to żeby chociaż ludzie sobie pograli. A my praktycznie, nie, 14-15 minut, zrobię to pole do końca i będziemy kończyć. Tu sami widzicie, jest ta woda, która zawsze była uciążliwa, czy to w 11, nawet 13 chyba nawet była, już nie pamiętam tego dobrze.
gdzieś jak ją się źle podstawiło w Giancie, to już później były problemy właśnie na mapie, na jakichś zadoleniach, na dołkach. Ale dajemy radę, tu mi dobrze nie wyskakuje teraz, dopiero w tym obrocie tutaj na tym dołeczku jest. O, tu dokładnie tutaj. Ale co z tego, damy radę, nie utopimy się, więc jest dobrze. No to więc mówię, następny odcinek by wyglądał tak, a kolejny leci do was wtedy kiszonka jednorzędówką na tej serii. Myślę, że też fajny pomysł. Jednorzędówkę mamy. 60 by się jeździło Ursus duży na pryzmie albo dużym Ursusem. Zobaczymy, jak ta jednorzędówka będzie miała zapotrzebowanie i jak będzie wyglądała przy każdej maszynie. Dlatego też ja już czekam na wasze komentarze, czy ma być ta kiszonka później po tym zbieraniu belek. Bo wiecie, chcę zebrać te pola, żebym miał pozbierane i żebym mógł sobie już później wszystkie te prace polowe pokończyć, jak i siewy. Tak i jeszcze wszystko inne. Orkę jeszcze jaką by się przydało zrobić. Może nie wiem, poleci 60 orka? Ale nie wiem, bo już robiłem tutaj tą podorywkę, więc może będzie tak, że ja sobie poza odcinkiem to po prostu... O, jedynie agregatowanie uprawa będzie pod siew i tyle. I pewnie będziemy kończyć sobie tą serię, no bo nie ma sensu, myślę, że jeszcze 5 odcinków i to jest koniec. Akurat będzie już farming. Farming, czekajcie, 17, bo przecież który my już mamy, co my mamy, czekajcie. No to za miesiąc, za niecały miesiąc, bo przecież mamy 28 chyba dzisiaj. To akurat za niecały miesiąc mamy już farminga. To przez ja miesiąc to równo powinienem zrobić, jeśli raz w tygodniu pojawi się odcinki, to powinienem wyrobić się z tą serią. I akurat polecimy sobie z 17. A jeśli chodzi co do serii w 17, to sobie tam rozwiniemy to na jakimś innym odcineczku. Już bo pewne plany mam, ale co z tego wypali, to nikt tego nie wie. Jestem ciekawy właśnie jak zrobieniem map, jak z konwertowaniem modów, bo to będzie bardzo, bardzo ważne. Jeśli uda się, no to no, właśnie fajnie jakąś od razu na pewno polecimy z jakimiś mapkami na samym począteczku. Nowymi. A jeśli chodzi o mody, no to ciekawe, no tutaj będzie dużo od Arka nam zależało, czy będzie umiał je konwertować, czy też nie. Kurde, tutaj to światło dziwnie zawsze pada mi w 17. O kurwa, widzieliście co tam pod spodem było? Nie, już wam drugi raz nie pokażę. Jakiś ten, jak to się nazywa? Ten taki, co się wciągało w 9, te belki na górę. O nie, no taśmociąg? Można tak to nazwać. Nie wiem, to pamiętam te czasy, że tu się belki zawsze rzucało one do góry na stodoły i się sprzedawały. Trochę roboty z tym było. Albo przecież czasy 9, jak to belki małe kostki były i się ładowało to zwykłym tym do tura, wiecie, tymi widłami takimi. Ja się kręcę takie kostki małe ładować. Dajcie spokój, ja to było roboty, pamiętam, ja się napasowałem kiedyś. Oj, przepraszam. Wszystko ładnie, pięknie. No a tu niestety później jak to trzeba było odbierać, to mnie kurwica wzięła i wyłączyłem po prostu tą grę. To ja się ostatnio wysypiam, bo ciśniemy w roketa, wczoraj chyba bramkę życia strzeliłem. Może wam kiedyś naprawdę upnę, bo mam kilka takich zajebistych bramek. I wam pokażę, co się dzieje poza nagrywaniem. Bo ja cały czas jak jestem w rokecie mam frapsa włączonego, bo to co czasami robimy, no z Tanasem wczoraj mecz życia mieliśmy. I kurczę, no to mnie boli, że nie ma tego na odcinkach, ponieważ to was zraża troszeczkę do tej serii. I nie oglądacie tego jakbym chciał. Ale nie ma się co dziwić, bo po prostu na odcinkach tak lamimy, że ja czasami też tego nie mogę oglądać i nagrywamy te odcinki po 3-4 nawet razy, jak to było wczoraj. Bo po prostu nie chcę wrzucać byle czego na tego YouTube'a. W końcu to już nie jest kanał, który tam ma 200 widzów. Choć już teraz nawet niektórzy mają 200 widzów się lepiej starają niż tacy, którzy mają, nie wiem, tam 30 czy 40 tysięcy. Dlatego też mówię, w każdym filmie staram się jak mogę, żeby wszystko było dobrze. Czasami nawet jak zapomnę coś wyciąć, czy skonwertować przed wyrenderowaniem, to renderuję później drugi, trzeci raz, żeby wszystko było dobrze, ponieważ no każdy odcinek już tam jakaś rzesza ludzi obejrzy, te 20, 30, 50, a nawet 100 tysięcy, dlatego też każdy sobie jakieś tam zdanie wyrabia dzięki temu, jak pokazuję te odcinki wam. I mam nadzieję, że jakoś tam te odcinki u mnie oglądacie i lubicie je oglądać. A my co, w tym odcineczku sobie kończymy, więc zapraszam was do komentowania i do zadawania ciekawych tematów jeszcze na te ostatnie 5 odcinków z 11, ponieważ do czeskiej jakieś tam tematy mam, ale jeszcze tu by mi się też przydały, także dzięki wielkie za uwagę, 1000 łapek myślę, że dobijemy, także na razie, trzymajcie się, cześć!